Trzeba przejść do następnego tematu. Ja mam plan taki co do dzisiejszego spotkania. Na początku zrobimy sobie degustację, później sobie powiemy o wpływie na zdrowie tego chleba na zakwasie, konkretnie na zakwasie, nie na drożdżach, i właśnie będziemy rozmawiać, dlaczego na zakwasie, a nie na drożdżach. No i na koniec rozdamy sobie zakwas, porozmawiamy o tym, jak ten chleb zrobić. Teraz tak organizacyjnie, czy ktoś już piekł chleb, jakieś tam tutaj słyszę pani tak piekła, więc już ma jakieś doświadczenie, więc w tej ostatniej części możemy sobie porozmawiać ewentualnie, co zrobiłam źle, co poprawić i tak dalej, tak? Czyli zaczynamy od tego, że tak naprawdę chleb jest na zakwasie jest o tyle wdzięczny, że właściwie no tutaj akurat dzisiaj przyniosłam cztery rodzaje. Ten jest chleb żytni, z mąki żytni zwykłej i z mąki żytni razowej. Ten jest również żytni z ziarnami, z płatkami owsianymi, tak? Żytnie chleby, zdecydowanie mąka żytnia jest lepsza do wytworzenia, ma żeby bakterie kwasu mlekowego, które dają nam ten zakwas, tak? Mogły rozwijać się, to zdecydowanie mąka żytnia jest lepsza, stąd przede wszystkim tutaj ja będę ciekawostka, że chleby na zakwasie w piekarniach zostały wyparte przez chleby drożdżowe w wyniku rewolucji francuskiej. Wówczas lud domagał się dużej ilości chleba, zakwas potrzebuje czasu, tak? Żeby wyrosnąć, ten chleb wyrasta długo, chleb długo się jest pieczony, tak? Natomiast drożdże dają nam tą przewagę i dlatego też już teraz w obecne czasy, na ostatnie 100 lat w Polsce został ten zakwas wyparty. W piekarniach teraz obecnie znowu wraca się do starych receptów, zapomnianych często. A został wyparty drożdżami, dlatego że jeżeli my jako klienci obecnie chcemy, żeby było szybko, tanio i smacznie, tak? Niestety niekoniecznie jest smacznie, ale szybko i tanio na pewno jest, więc stąd na drożdżach można, drożdżowy chleb można zrobić szybciej, natomiast stosowanie taki chleb, mięciutki, również może być na zwykłym zakwasie. Oczywiście taki chleb na drożdżach w sklepach albo i na ulepszaczach, może już tam nawet drożdży nie ma, szybko czerstwieje, ten równie szybko czerstwieje, ale przyjemność jest znacznie większa, więc zaczniemy od tego najlepszego dzisiaj degustację. To jest chleb właśnie na mące pszennej i tutaj tak jak chleby na mące żytniej są o tyle wdzięczne, że nawet z byle jakiego składnika też wyjdzie. Natomiast porównanie z mąki pszennej chleb, mąka pszenna musi być porządna. Czyli jak chcemy dobry chleb, to musi być dobra mąka, nie z Biedronki. Tak jak kiedyś robiłam, pierwsze chleby te w Bochenku robiłam, to mam najbliżej Biedronkę, to pojechałam w Biedronce, tak? Pojechałam na święta do mamy, zrobiłam na mące szymanowskiej, bo nie miałam żadnej innej i się okazuje, mówię, kurczę, pomyliłam jakąś recepturę czy coś, w ogóle zupełnie inny chleb wychodzi, tak? Nie klei się tak do rąk. Jedno, potrzebuje więcej wody, ale jednocześnie się nie klei, tak? Więc tutaj, w takim chlebie zdecydowanie trzeba lepszą. Przesiewam. Nie przesiewam.